Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 6 grudnia i rozpoczynamy 6 Vlogmas. Jak osoba dorosła może spędzać Mikołaja? Nic z tego, że w pracy u lekarza. Tak, ja akurat na Mikołaja mam umówionego kardiologa, więc to będą prezenty przyszłości, naprawdę. Wizyty u specjalistów na NFZ, biorąc pod uwagę, ile zazwyczaj trzeba czekać na taką wizytę. Ja też właśnie czekałam ileś miesięcy na tę wizytę. Wypadło akurat na Mikołaja, więc naprawdę, to będą prezenty przyszłości. To się komuś umówi jakiś specjalista, na przykład, nie wiem, no tak optymistycznie 5 miesięcy przed, bo jak wiadomo, można nawet czekać tam rok. I taka osoba dostaje na przykład na święta, na Mikołaja, być na urodziny nawet, ta tylko karteczkę, gdzie, u kogo i kiedy i na jaką godzinę ma wizytę. Także trzeba przemyśleć ten sposób prezentów. Tematów prezentów. Wszyscy na mnie patrzą, jak nagrywamy się, czuję mega nieswojo. Jeszcze jadę, no, idę przy drodze. Mijają mnie rowerzyści, inne osoby. Ja po prostu czuję, jak one się na mnie patrzą. Że jedzie taka i gada do telefonu. Jeszcze widać, że nie rozmawia przez kamerę, tylko dosłownie mówi, że nagrywa. Się ludzie się na mnie patrzą z taką pogardą, że taki, Boże, kolejna youtuberka albo kolejna TikToka. No, polska języka, trudna języka, na to odmieniać nie umiem. Wstyd. Okej, ja już jestem z powrotem. Co prawda wróciłam jakieś 4 godziny temu, ale już musiałam się trochę pouczyć. Jak widać, za nami już stoi choinka. Jest jeszcze na nie ubrana, bo będę właśnie teraz ubierać. Ale już jest rozłożona i ma zawieszone lampki, które musiała zawiesić moja mama, ponieważ mnie to przerosło. Próbowałam to zawiesić, ale po chwili po prostu myślałam, że wyjdę z siebie i w końcu je zrzuciłam. Tak, zostawiłam je jak były, zaczęłam się uczyć. Moja mama jak to zobaczyła, to po prostu najpierw to oczywiście oczami przywróciło, że takie, Boże dziecko, masz tyle lat, lampek nie umiesz założyć na bale stojący. I mi założyła te lampki i będę właśnie teraz ubierała w końcu choinkę. Choinka już jest ubrana, bo podczas ubierania okazało się, że gdzieś część bombek, to duża część, gdzieś kompletnie zaginęła, ich nie ma, nie wiem gdzie one są, teraz w schowku ich nie będę szukała, mimo że wcześniej ich szukałam, nie umiałam ich znaleźć, się takie, które by mi pasowały. Te co wzięłam, no to niektóre wiszą, przynajmniej ta przednia część jest ładna, bo tam z tyłu to jest zgoło i wesoło jeszcze. Ale też no, muszę zostawić część bombek, żeby ubrać choinkę w salonie. Także jeszcze trzeba zostawić. No ale prócz mojej jakże wizyty u lekarza w Mikołaja, która niektórzy się śmieją, że to był mój prezent na Mikołaja, czyli wizyta u kardiologa na NFZ. Był też u mnie Mikołaj, mimo że jestem stara, 23 lata, to jednak mnie odwiedził, mimo że nie byłam grzeczna. Dostałam dwa popy. Jeden to jest taki Sybilla Trulejni, nigdy nie miałam wypowiedzieć jej nazwiska. I dostałam Lupina. Bo ja właśnie zbieram te Funko Pop, głównie właśnie z Harry'ego Pottera. To też tam widać. Jeszcze niektóre
są tam na białej szafce. I teraz sobie otworzymy kalendarz adwentowy. Tym razem będę otwierała go bez Wiktorii. Tym razem znowu. Wczoraj też otwierałam bez niej. Teraz jest szóstka. Jestem ciekawa, co tam jest, ponieważ moja mama praktycznie już mi wparowała rano do pokoju. Chciała jakby zrobić mi zdjęcie, jak ja otwieram tego to. Ale ja uświadomiłam, że będę kręciła vlogmasa. Moja mama jeszcze nie jest w ogóle przyzwyczajona, że coś jej tutaj kręcę. O, taki domek. Okej, super. I świeci, że dodaj mi to światła, bo stale tutaj coś tam jeszcze było. Te dzwonki z wczoraj oczywiście gdzieś tam wiszą na samym dole, chyba bo one są dość ciężkie. I dostałam ozdobę na takiego aniołka malutkiego, więc też zostanie powieszony na choince. Gdzieś tam mu znajdę, no ja się znajdę. Już tam ma full miejsca, więc na pewno gdzieś będzie miało miejsce. Okej, to by było na wszystko na tym vlogmasie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zachęcam do lajkowania i zostawiania komentarzy, bo chciałabym wiedzieć, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Czy te vlogmasy w ogóle jakoś wychodzą. To są jakby moje pierwsze vlogmasy, więc też się trochę uczę je kręcić, mimo że to są nadal takie vlogi. Ale jednak trochę się uczę, żeby te filmiki były w miarę interesujące, te vlogmasy. No i co? Widzimy się na kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się. Cześć.